pewno przed gonem. On jeden. Chyba? Nie wiem. Musimy porozmawiać z tym tchórzem. Nawet jeśli to wbrew naszym zwyczajom. Przyjeżdżacie za późno. Poszedł do świętego ogrodu walczyć z Morkwargiem. Twitch. Dobra, jest adblock zainstalowany. Nie będę miał reklam. Tchórz, który garnia się na was. Czy tylko ja widzę tu sprzeczność? W tym rzecz. Gdyby tchórz zabił Morkwarga, dowiódłby, że starszyzna się pomyliła. Odzyskałby wtedy honor i imię. Ciekawa procedura apelacyjna. Bardzo skaliska. Ja nie drwię z waszych praw i proszę o to samo w zamian. Gdzie jest ten święty ogród? Niedaleko, na północ stąd. Hodowałyśmy tam lecznicze zioła. A teraz? A teraz możemy przejść tylko do drzewa, które zasiała sama bogini. Tam składamy nasze dary i prośby. Ci, którzy schodzą niżej, zostają w ogrodzie na zawsze. Morkwarg? Co to? Raczej kto? To najpodlejszy człowiek, jakiego znało Skellige. Nie było dla niego żadnej świętości. Napadał na ziemię własnego klanu. Brał złoto od Nilfgaardu. Mordował ciężarne, a dzieci... Znam ten typ. Mówiono o nim, że boi się tylko jednego. Gniewu bogów. Morkwarg chciał udowodnić wszystkim, jak bardzo się mylą. I przybił do Hindarsfjall obrabować ogród bogini. To było kilkanaście lat temu. Arcykapłanka Ulwe stanęła mu na drodze. Wbił jej nóż między żebra i rzucił w błoto. Nim się wykrwawiła, rzuciła na niego klątwę. I Morkwarg zmienił się w potwora. Klątwa, potwór. Wygląda na to, że będziesz miał co robić. Mogę pozbyć się Morkwarga. Nie wiem jeszcze, w co się zmienił, ale srebrny miecz powinien załatwić sprawę. To nie takie proste. Znaleźli się już tacy, którzy zdołali pokonać Morkwarga. Ale on zawsze wraca. Czyli klątwa jest złożona. W takim razie potrzebuję więcej informacji. Rozumiem, ale nie wiem nic więcej ponad to, co już powiedziałam. Porozmawiaj z Tordarem, synem Einara. On był w ogrodzie, kiedy wpadła tam drużyna Morkwarga. Widział, co się stało. I jako jedyny z pielgrzymów uszedł z życiem. Zamieszkał w Larvik. I tam na przystani go znajdziesz, o ile nie będzie akurat na morzu. Dzięki za pomoc. Rozumiem, że zamierzacie teraz pójść do ogrodu. Nie lubię, jak zachodzą tam obcy, ale niech będzie. Zwyczaj nakazuje, by pielgrzymi złożyli pod drzewem ofiarę z własnej krwi. Tchórz też tak pewnie zrobił. Chyba, że brak mu było nie tylko odwagi, ale i szacunku dla Frey. O nas możecie być spokojne. Geralt i ja jesteśmy wyjątkowo bogobojni. Ja to z daleka takich jak ty rozpoznaję. Torgu, na co taki wielki dom dla ciebie jednego? One już nie wrócą. Boję się, że to martwy trop. Nawet jeśli tchórz nie żyje, radzimy sobie. Niby jak? Zobaczysz, jak przyjdzie pora. Mogłabyś być czasem milsza. Mogłabym, ale taką przecież mnie kochasz, prawda? Hej, Geralt, wracaj! Oho, to musi być ten Morkwarg. Gryza, tylko gryza. Chociaż kawałek. Jeszcze jaka. Kurak, znowu.
Chyba się nie ucieszył na nasz widok. Niech poczeka, aż zobaczy mnie z bliska. To od czego zaczynamy? Chodźmy pod drzewo, o którym mówiły kapłanki. Masz zamiar upuścić krwi dla bogini? Niekoniecznie, ale tchórz pewnie to zrobił. Mógł zostawić jakieś ślady. Tchórz tu był. Patrz. Tu, gdzie jest ten odcisk. Na widok nie idziemy spać. Złożyć jeszcze. Tu są odbarwienia. Ale jak chcesz, Inuka, to idź. Nie trzymamy cię tu. Może jestem nieludzko piękna, ale nie mam nadludzkich zmysłów jak ty. Dlatego nie powinnaś schodzić tam na dół. Nie obraź się, ale w tych chaszczach i błocku będziesz na mnie. Kula u nogi? A ten koleś się nie potknął, tylko mu spodnie spadły. Dobrze, zrobimy jak mówisz. Jakby co będzie cię wspierać zakręcieniem z murów. Podciągnąć się za kołysowej. Pod Tira. No dobra. Do zobaczenia. Nie zrób sobie krzywdy. Pamiętaj, potrzebuję cię, żeby znaleźć Ciri. Hej, daj spokój. Żartowałam przecież. Głupta się. Potrzebuję cię. I kropka. Lepiej. Lepiej. Coś tam niżej jest. Mocno zobaczyć. Trop jest wyraźny. Mogę zupełnie mnie głupna treść. Ani śladu żerowania. Morkwarg najpierw. Dobranoc, Inuka, do dziś, cześć. To tchórz? Nie, leży tu od dawna. Co? Nie słyszę! Cześć, dzięki, że wpadłaś. Dobranoc. Oczywiście, kiepsko u niej ze zmysłami. Idziemy. Ślady potwora. Biegł. Koniec. Krew tchórza. Krew tchórza. Krew tchórza. A jest wersja pudełkowa do kupienia? No jak? Krew tchórza. Nie ma tej lepszej. Na pewno też będzie na tego lepiej czekać. Będą na jakieś informacje. A, oni for speedzie podali, ile kariera będzie trwała. Widać, Morkwark łatwo nie odpuszcza. Bardzo długo. Od 10 do 12 godzin. To mało. Jak za samochodówkę zadałeś? No nie. Mało. Widać, Morkwark łatwo nie odpuszcza. Widać, Morkwark łatwo nie odpuszcza. Ale wiesz, jeszcze nie wiadomo, ile w tych 10 do 12 godzinach będzie się mieścić gra. Filmiki będą po 15 minut trwać, to... Oby było pobocznych aktywności już. Nie wiem, czy w ogóle nowych screenów nie dodali.
Widziałeś, były screeny z tym, z Lambo? Były. Miałem tylko takie słabe jakości. Jeszcze jedno ciało. Też nie ma śladów żerowania. Jeszcze jedno ciało. Też nie ma śladów żerowania. Też czekaj, co to za opie. Dużo śladów, starych i świeżych. Leża musi być niedaleko. Dziewczyna i czarodziej walczyli z dzikim gonem, a potem uciekli przez portale prowadzące do Vel. Tutaj urywał się jeden trop, a za... Kurde, ile stopni na karcie. Dużo śladów, starych i świeżych. Leża musi być niedaleko. A właśnie, miałem sterowniki, za którymi zobaczyć. Jedno ciało. Też nie ma śladów żerowania. Krew tchórza. Krew tchórza. Krew tchórza. Drzwi ani drgną. Tchórz musiał je zabarykadować albo zamknąć. Muszę iść naokoło. O, właśnie, dopiero zobaczyłem, że Luz usunął mnie na Skype'ie. Na co? Na Skype'ie. Przez dłuższy czas nie usuwał. Musiał wczoraj to zrobić, chyba bo wczoraj jeszcze pił. Pewnie jak mu nagadałem. No, a ciebie miał, czy już wcześniej cię usunął? Chórz szedł miał, ostrożnie. Ale pewnie miał usunął. Siostra. Jego mózg nie ogarnie. Nie mam tu przejść.